Wczoraj, 13 września, rozpoczęły się w Cieszynie ratownicze Mistrzostwa Polski. To druga tego typu impreza organizowana po polskiej stronie Olzy, typowo związana z pierwszą pomocą i ratownictwem. Najważniejszym celem jest oczywiście popularyzowanie idei ratownictwa i pierwszej pomocy, bo jeśli nawet dzisiaj udało nam się stworzyć takie miasteczko ratownicze i pojawiło się tutaj kilkudziesięciu przedszkolaków żywo obserwujących działania strażaków, żywo obserwujących, jak udzielać pierwszej pomocy, to myślę, że to spełnia swoją rolę, bo gdzieś udało nam się zasiać takie nasionko, które być może w przyszłości będzie owocować, że ludzie będą jednak chcieli udzielać pierwszej pomocy i nie będą się tego bali. Uczestnicy mistrzostw musieli poradzić sobie z różnego rodzaju zadaniami rozlokowanymi na terenie Cieszyna. W większości przypadków, jak sobie radzą, można było zobaczyć z bliska. Najdalszą ekipę w tym roku mamy z województwa podlaskiego, niedaleko Międzyrzecza. Kilka ekip z Warszawy, zespoły z województwa dolnośląskiego, zespoły z wielkopolskiego. Tak naprawdę cała Polska dotarła tutaj do nas, może nie tak licznie, że mamy zespół z każdego województwa, ale powoli do tego celu zmierzamy, aby móc tutaj gościć gości i z Pomorza, i z Lubelszczyzny. To akurat w tym roku nam się udało. Największą atrakcją mistrzostw, podobnie jak w ubiegłym roku, była symulacja zdarzenia masowego, które miało miejsce na ulicy Hajduka obok Galerii Stella. Zmagania ratowników i strażaków z całej Polski można było obserwować z wiaduktu na ulicy Kolejowej. Powiat cieszyński mocno wspiera już drugi rok pod rząd Ochotnicza Straż Pożarna w Drogomyślu, ale w pozorację zdarzenia masowego będą zaangażowane OSP i PSP z Cieszyna, więc myślę, że również oni będą mieć okazję, żeby sprawdzić się w ratowniczym boju. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.